zwróciliśmy Waszą uwagę na to, że specjalizujemy się w eventach motoryzacyjnych, jak wiemy, wszyscy związani jesteśmy z branżą motoryzacyjną. Nasi klienci to bardzo lubią, co widać chociażby po 13 targach, na które co roku przyjeżdża ponad 20 tysięcy ludzi. W tym roku zrobiliśmy też taki duży konkurs, nazywał się Wielki Rally do Gali z udziałem Krzysztofa Wołowczyca. Nasi klienci uczestniczyli w trzech edycjach tak zwanych, powiem kolokwialnie, pojeżdżawek na Mazurach, na lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą. Finał był oczywiście w Karpaczu, niektórzy z Państwa uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, także widzieliście jego skalę. Jako spółka ICMS zajmujemy się też obsługą marketingową Intercarsu, w którym Intercars w naszej spółce ma 100% udziałów. Korzystając z okazji chciałem też przedstawić kolegów z zarządu ICMS-u, Krzysztofa Oleksowicza, prezesa zarządu ICMS i Piotrka Zamorę, mojego kolegę dyrektora finansowego spółki ICMS. Proszę Państwa, tak jak widzieliście, nie tylko eventy motoryzacyjne, ale też szkolenia, showcar. Kiedyś ktoś zadał pytanie, czy można robić szkolenia w ciężarówce? Jak widać, można, bo 25 tysięcy ludzi już skorzystało z tych szkoleń, to jest od stycznia. To, co nam się bardzo fajnie rozwija, to jest takie biuro, założyliśmy sobie IC Travel, organizujemy wycieczki w różne miejsca świata, wyjazdy dla naszych klientów, dla naszych pracowników, również też zachęcamy naszych dostawców. Powiem Państwu, że zaczęliśmy ten projekt realizować mniej więcej od stycznia. W tej chwili sprzedajemy 4-5 wycieczek jako firma, która praktycznie w ogóle nie prowadzi żadnej kampanii reklamowej. Poproszę o następny slajd. Pokrótce powiem, z czego składa się ICMS. To są cztery działy. Eventy, promocje, czyli organizacja wszystkich akcji promocyjnych zarówno dla naszych sił sprzedażowych, dla naszych filii, jak również dla naszych klientów. Jak Państwo widzicie, zorganizowaliśmy ponad 16 konkursów dla sił sprzedaży z łączną pulą nagród 2 600 000 i 39 konkursów dla naszych klientów, waszych klientów też, gdzie pula nagród wyniosła 6 650 000. Oczywiście tutaj korzystam z okazji, ponieważ jest ze mną Asia. Asia w moim zespole odpowiada za komunikację, więc nie będę mówił za Asię, oddam głos Asi. 13 dobrze, ja oddam. Może? Dziękuję, Radku. No jednak 13 nade mną wisi, ale to nic, nie dam się. Rzeczywiście zajmuję się w ICMS-ie komunikacją i wszyscy zdajemy sobie na pewno bardzo mocno sprawę, jak ważna jest komunikacja i przede wszystkim informacja. Informacja, która powinna być na czas, która powinna być przede wszystkim aktualna. Dlatego korzystając z różnych rodzajów narzędzi, komunikujemy się z Państwem, z naszymi dostawcami, komunikujemy się również z naszymi klientami, ale także z naszymi siłami sprzedażowymi. Do tego używamy m.in. właśnie wiadomości Intercars, nasz dwumiesięcznik flagowy, bym powiedziała, produkt. W tej chwili realizuję go w wersji tradycyjnej, papierowej, ale również idę zgodnie z duchem czasu i z internetu i wszystkie wydania można obejrzeć w internecie w formie e-wydania. Również przygotowujemy różnego rodzaju mailingi, biuletyny i newslettery, zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszych sił sprzedażowych. Budujemy też konkretne strony internetowe pod dane wydarzenia, jak na przykład tutaj przykład jest strony targowej. Oczywiście przygotowuję dla Państwa i dla wszystkich klientów relacje, foto i wideo z tych naszych wspólnych spotkań. Ten film, który Państwo widzieliście przed chwilą, to między innymi też jest w kooperacji z jedną z zewnętrznych firm. Jak również zajmuję się przygotowaniem prezentacji firmowych i dlatego między innymi dzisiaj się tutaj też spotykamy. Mamy jeszcze jeden dział, jest to dział graficzny. Może to się wydawać dziwne, ale tak duża firma nie korzysta w ogóle z usług agencji zewnętrznych. Mamy wspaniały zespół młodych grafików, bardzo kreatywnych. Są to trzy osoby, które przygotowują na potrzeby firmy, na potrzeby zewnętrzne wszystkie materiały, cały POS, katalogi, ulotki, foldery. Także tutaj działamy bardzo szybko. Przykład chociażby targów, gdzie udaje nam się czasami w przeciągu miesiąca przygotować to, co jest niezbędne do tego, żeby dobrze komunikować się z klientem. Proszę Państwa, ja nie bez kozery powiedziałem o tych eventach i o tym, co organizujemy, ponieważ
Ta oferta jest skierowana również do Państwa. Jeżeli bylibyście zainteresowani tym, chcielibyście zorganizować event motoryzacyjny, mamy do dyspozycji samochody BMW, mamy do dyspozycji Subaru, mamy do dyspozycji Nissany, Ferrari, Lotusy. Współpracuje z nami Krzysztof Połowczyk, Tomek Kuchar, najlepsi instruktorzy. I tak naprawdę też dzięki współpracy z jedną z zaprzyjaźnionych firm InDreams jesteśmy w stanie zorganizować Państwu event motoryzacyjny nie tylko w Polsce, ale tak pewno mówiąc w dowolnym miejscu świata. Ostatnio robiliśmy coś takiego dla naszych dyrektorów firm w Dubaju, chociażby, żeby nie być gołosłownym. Proszę Państwa, kończąc, ja bym chciał, korzystając z okazji, odpowiedzieć na takie jedno pytanie, które często jest zadawane przez wystawców. A mianowicie, ile osób przygotowuje dar? Podstawowy komitet organizacyjny, bo tak się nazywamy, to jest 10 osób. Każda z tych osób ma 2 osoby do współpracy, czyli jak łatwo policzyć, to jest 30 osób. To 30 osób przygotowuje taką imprezę. I jednocześnie z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować Państwu, że przez tyle lat ufacie tym 30 osobom, że zrobią fajną imprezę. Dziękuję bardzo.